dobry kochani, słuchajcie, dojechałem właśnie pociągiem do Aveiro. Jest to portugalska Wenecja i tą portugalską Wenecję postaramy się zwiedzić, postaram się wam ją pokazać i stwierdzimy razem, czy faktycznie wygląda to jak Wenecja, czy nie. Tymczasem idę się zakwaterować, zostawić rzeczy i ruszamy w miasto. Dojechałem, zakwaterowałem się i powiem wam, że wszedł we mnie lekki leń. W związku z czym pierwsza rzecz, którą zrobię w Aveiro, to to, bo tutaj, jak wam powiedziałem, no jest to Wenecja Portugalii, tak? Więc portugalska Wenecja. W związku z czym, oczywiście, co tutaj jest, są kanały. I co w tych kanałach pływa? Gondole. Więc tutaj są takie gondole. Z tego, co wiem, to są grupowe, więc jakby się zbiera grupa i wtedy ona płynie do przodu, przed siebie. W związku z czym pójdę sobie na taką gondolę. Może mi coś opowiedzą, może coś ładnego wam ponagrywam. W każdym razie atrakcja ta kosztuje bodajże 10 euro, jeszcze nie sprawdzałem, ale tak wyczytałem w internecie, jak podejdę do jakiejś, to zobaczymy. Jak widzicie, moją pierwszą atrakcją w Aveiro i w sumie na dobrą sprawę mógłbym powiedzieć, że to jest jedyna, którą potrzeba, bo przejechaliśmy przez całe miasto, przepłynęliśmy w zasadzie. Podróż trwała około 40 minut, tak 40-50 mniej więcej. Przepłynęliśmy cały kanał, wszystkie kanały, które tutaj są. I powiem wam, że warto, na pewno za te 10 euro, tak kosztują bilety dla dorosłych, dla dzieci piątkę. Ale naprawdę, jeśli chcecie mieć taki jakby... Rozładowała mi się bateria, więc nie wiem, na czym skończyłem. Generalnie 10 euro, polecam wszystkim się przepłynąć. Trochę przy okazji się dowiecie na temat miasta i tego, co mijacie. Ja tymczasem zgłodniałem przez tą wodę, więc teraz będę sobie szedł na rybę. Znalazłem knajpę, która jest tania i która ma dobre recenzje i która jest podobno taka lokalna, jest poza szlakiem turystycznym. Przez co jest otwarta do 14:30. Jest godzina 14, mam nadzieję, że dojdę i że jeszcze mnie obsłużą, także prawdopodobnie zapraszam was na kawałek dorsza. Słuchajcie kochani, mogę wam z czystym sercem powiedzieć, że to była najlepsza ryba na świecie. Restauracja się nazywa Restaurante O Adriano i ma niesamowitą obsługę po pierwsze. Bardzo miły pan, jest rodzinna knajpa prowadzona przez pana, który jakby obsługuje salę i to tak obsługuje szybko, że po prostu kosmos, cały czas lata, sprząta, zostawia i tak dalej. No jest ruch niesamowity, a gotuje jego żona. I jak ja nie lubię ryb, powiem wam szczerze, nie przepadam za rybami, tak ten dorsz tutaj, ogólnie w Portugalii, ale tutaj stanowczo w tym miejscu jakby przede wszystkim. I jest tak niesamowicie miękki, taki soft, w ogóle najlepsza rzecz na świecie. Polecam serdecznie, jak będziecie w Aveiro, to od kanału, w sensie tutaj od takiego mostu, jest bodajże tam z 500 metrów może na piechotę. Jeszcze jest taka ładna uliczka klimatyczna, którą wam teraz pokażę. Proszę bardzo, i tak się idzie tą uliczką. Tam na końcu niej jest właśnie knajpa do Adriano, a ja teraz chyba pójdę spać, bo tak się najadłem. Jeszcze patrzcie, ładne azulejów i nie wiem, jestem szczęśliwy. W
ważnym elementem tego urokliwego miasta są tak zwane owoszmolesz. Po angielsku to jest soft eggs, czyli na polski byśmy przetłumaczyli jako miękkie jajka. Jest to takie coś wytworzone z jajka właśnie, cukru i wody. Ja kupiłem sobie jedną taką rzecz na spróbowanie. Tutaj mam w jednej z kawiarni. To jest w kształcie muszelki, więc to jest generalnie kształt podobno tradycyjny, taki klasyczny. No, generalnie powiem wam, że żółtko z cukrem. No, żółtko z cukrem. Ale całkiem fajne, ciekawy smaku. Na pewno warto przyjść, jedno wziąć, spróbować do przodu. W ogóle Portugalczycy mają bardzo dużo fajnych słodkości, o czym jeszcze pewnie będzie w tej serii trochę powiedziane. Tak jak wam obiecałem, bierzemy jeszcze raz, tutaj jest to coś z żółtkiem, bo to jest samo żółtko jaja, jak widzicie. Smakuje jak jajko, do tego espresso, klasycznie. Słuchajcie, jest kilka rzeczy w Aveiro, które są przepiękne, są fajne. Generalnie to miasto jest boskie, bardzo mi się spodobało. Widzicie? Wszyscy się cieszą, jeździ sobie pan na wózku, muzyki słucha. Generalnie tak. Budynki, te kolory, które są na tych wszystkich kamieniczkach, które widzieliście, no to jest coś mega. Kolejna fajna rzecz, tutaj się znajduje po mojej lewej stronie. To jest most. Kojarzycie te wszystkie mosty z tych wszystkich miast, na których są kłódki zawieszone. No tutaj nie ma kłódek, tutaj są wstążeczki różnego rodzaju, albo takie plastikowe najtańsze, albo jakieś bawełniane, i generalnie ludzie sobie tu wieszają. Cały ten most jest owstążkowany, jeśli tak to można nazwać. Generalnie bardzo fajny pomysł, bo nie wiem czy wiecie, ale normalnie gdy się na takim moście wiesza kłódki, to on pod ich ciężarem może się zawalić, a tutaj macie wstążeczki kulturalnie, one są leciutkie i w razie co to można ją przeciąć łatwo, nie? Także to też jest trochę wytrych, jakby ktoś z Państwa chciał przyjechać do Aveiro że tak powiem, zawiązać swe życie z kimś, to polecam. To co widzicie za mną tutaj, to jest stara fabryka ceramiki. Fabryka de Ceramica de Jeronimo Pereira Campos Fios. Jest to przykład portugalskiej przemysłowości, która istnieje, bo Portugalia kojarzy nam się z podbojami, z wyprawami morskimi, z rybołówstwem, ale jednak w Portugalii też tworzono jakieś różne rzeczy. To jest przykład właśnie fabryki ceramiki, co w sumie nie powinno dziwić, ponieważ na wszystkich tych domkach tutaj w całej Portugalii widzimy te słynne azulejos, ceramiczne rzeczy na ścianach, ceramiczne płytki. No i tu właśnie była jedna z takich fabryk, obecnie tutaj mieści się Centrum Kultury i Rozwoju. Słuchajcie kochani, Aveiro swoją świetność zawdzięczało nie tylko swojemu wspaniałemu położeniu w takiej pięknej zatoczce, lagunie przed samym oceanie, ale również temu, że tutaj hodowano, uprawiano
wysuszano morze po prostu i pozyskiwano sól. I właśnie znajduje się na takich polach solnych, nie wiem, czy tak to się nazywa. W każdym razie baseny, o może takie coś, baseny solne. Trzymam mikrofon tak, bo jest po prostu strasznie duży wiatr. I zaraz możecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. To jest tak dużo basenów. Nie wiem na ile i w jaki sposób to teraz pracuje, ale faktycznie widać grudki soli normalnie, pływające. I to by było na tyle, jeśli chodzi o moją przygodę w portugalskiej Wenecji, czyli w Aveiro. Moim zdaniem jest to idealne miejsce na jednodniowy wypad samemu, bądź z ukochaną osobą, bądź z przyjaciółmi. Po pierwsze, możecie zjeść owoc molesz, które samo w sobie jest warte pojechania tam, ponieważ jest to produkt produkowany tylko i wyłącznie w tym mieście, a jest tak niesamowicie dobry, że został moim ulubionym deserem, a jest to ciężka sztuka. Poza tym, najlepszy dorsz, jaki jadłem w życiu w restauracji, którą widzieliście kilka minut temu. No i przede wszystkim polecam Wam wybrać się na te pola solne wieczorem, żeby zobaczyć zachód słońca. Tylko pamiętajcie, jest to ocean, więc wieje cholernie, więc weźcie na siebie coś ciepłego, żeby nie zmarznąć po prostu i się nie przeziębić. Jeśli spodobał Wam się filmik, macie trzy rzeczy, które możecie zrobić. Pierwsza, zalajkować ten filmik, żeby więcej osób mogło go zobaczyć. Możecie również dać mi suba, żeby kolejne produkcje Was nie ominęły, a także jeśli macie na przykład 5 zł, albo 10 zł, albo 20 zł w zanadrzu, możecie wesprzeć mnie na Patronite, co pomoże mi częściej i lepiej wykonywać nowe materiały. Ja tymczasem się z Wami żegnam i mam nadzieję, że zobaczymy się następnym razem. Na razie, cześć!